Wiele z Was, Państwa, zadawało mi pytanie, jak przygotować turecką kawę. Każda, co kraj to obyczaj, a każda gospodyni ma swój sposób przygotowywania kawy, a ja Wam zaprezentuję właśnie dzisiaj mój sposób parzenia tureckiej kawy, albo kawy po turecku. Wielu osobom wydaje się, że kawa po turecku z naszych starych czasów, to dawnych czasów, może nie starych, jest to szklanka. Tak, duża szklanka, normalna szklanka, wsypujemy 2 łyżki, niekiedy 3 łyżki normalnej kawy, mielonej kawy, zalewamy gorącą wodą i tak to właśnie kawa jest po turecku. W Turcji wygląda to inaczej. Przede wszystkim my mamy inny rodzaj tej kawy. Tworzę opakowanie. Ta kawa jest tak miałka jak cukier puder. Zwróćmy uwagę, jest bardzo mocno zmielona, bardzo mocno zmielona. W związku z powyższym, gdybyśmy ją tak zalali, nie byłoby może tego efektu. Każda szanująca się gospodyni domowa ma kilka rodzajów takich garnuszków do parzenia kawy. One nie są ze względu na kolor rączki albo na kształt. To jest zależne od ilości kaw, które chcemy przygotować. Są większe, mniejsze, trochę większe, jeszcze mniejsze i jeszcze większe. Dzisiaj mamy 2 osoby i ja myślę, że ten mały garnek dla nas wystarczy. Kawę turecką pijemy słodką, trochę słodką, prawie słodką, bardzo, bardzo słodką. W związku z powyższym, że mój gość dzisiaj pije kawę słodką, a ja piję niesłodką, zrobimy ją w połowie, czyli orta. Zrobimy ją z jedną tylko kostką cukru, żeby zmienić troszeczkę jej smak. Oto co robimy. Do pojemnika, który wybrałam, może już nastawię, odlewamy, będziemy pić w takich filiżankach, 2. Odlewamy 2 porcje wody, zimnej wody. Dosypujemy 2 takie, czyli naszą herbacianą łyżką, 2 łyżki kawy. Bo ja lubię mocną i mój gość też lubi mocną kawę. Dodajemy 2 kostki cukru, bo będzie to kawa orta, czyli po 1 kostce na filiżankę. Mieszamy. Mieszamy ją raz do rozpuszczenia się i stawiamy na fajerkę. I czekamy. Czekamy do momentu, kiedy ta kawa zaczyna wrzeć. Zaraz się będzie wytwarzała piana. Ta piana będzie się podnosiła i w pewnym momencie zaczyna się zapadać. Naszym tutaj zadaniem jest tak, doprowadzenie do tego, żeby ta kawa się podniosła, zapadała, a żeby się nie zapadła, ta piana. Chwileczkę musimy poczekać. Tak, oczekiwanie jest trochę nużące, ale wydobywający się zapach tej kawy pobudza już nasze główki smakowe. Powolutku zaczyna wrzeć. Widzimy? Powolutku się będzie zaraz podnosiła ta piana. Rośnie, nam rośnie. Już zachciała się zapaść i nie pozwoliłam. Tak jeszcze ze 3 razy zobaczymy do zaparzenia. Nie chcę dopuścić po prostu do zapadnięcia się tej piany. Ok. I kawa jest gotowa. Jest jeszcze metoda, że najpierw się tę pianę zbiera, wkłada do filiżaneczek,
ale ja tej piany nie zbieram, po prostu wlewam napój. Koniecznie muszą wpaść fusy, bo z fusów będziemy wróżyć. Widzimy, i ta pianka już nam się dolała ładnie. A fidosy.